Dzień dobry moi drodzy, witam Was 31 października 2023 roku. Dziś święto Reformacji, dzień bardzo ważny dla nas ewangelików. Chcemy się radować, ale też i dziękować za to, że Pan Bóg dzięki swojemu słudze, księdzu doktorowi Marcinowi Lutrowi, rozpoczął dzieło Reformacji, odnowy, naprawy Kościoła i powrót do źródeł Ewangelii, źródeł Pisma Świętego, w którym Bóg się nam objawia i mówi o swojej woli, i mówi nam również o tym, jakim On jest w stosunku do nas. I dziś właśnie o tym opowiada nam słowo Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, wersety 21 i 22. Wtedy Syn powiedział do Niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim Synem. Ojciec jednak powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na jego nogi. Wszyscy doskonale znamy tą przypowieść o miłosiernym ojcu. Ojcu, który przyjmuje swojego syna, który wzgardził dziedzictwem, chciał zakosztować życia tego świata, bardzo głęboko, nisko upadł i w pokorze wraca do swego ojca, bo wie, że w domu ojca będzie bezpieczny. Będzie miał pokarm, będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł się położyć i wyspać, a może ojciec w swojej łasce pozwoli mu wykonywać jakąś pracę i przyjmie go jako sługę. Z tymi myślami wraca do domu, z którego wyszedł, domu, w którym doświadczył miłości. Wybiega jego ojciec, aby go przywitać, przytulić. Każe go natychmiast przebrać, przynieść odświętną szatę, nałożyć pierścień na ręce i wyprawia dla niego ucztę, bo syn, który się zgubił, został odnaleziony. Taka jest miłość naszego Ojca w niebie. Ten, który pogardził tym, co otrzymał, zostaje przez niego przyjęty, na nowo zaproszony. Jego godność zostaje podniesiona. Bo Bóg w nas, w swoich dzieciach, widzi kogoś niesamowitego, kogoś szczególnego, kogoś, kogo miłuje, kocha, o którego się troszczy i o którym nigdy nie zapominał. My często zapominamy o Bogu, my często chcemy iść tymi naszymi drogami i zwykle, myślę, że nie muszę tego nikomu dziś tłumaczyć, upadamy na tych drogach i pomysłach, które sami mamy w swoich sercach i które chcemy realizować, często wbrew woli naszego Boga Ojca. Moi kochani, Kościół, który przyjmuje Bóg, Kościół, którym opiekuje się Bóg, jest Kościołem, który powinien ciągle się zmieniać, który powinien oczyszczać się, Kościołem, w którym powinno być zwiastowane prawdziwe słowo, a nie pomysły ludzi, którym powinna być realizowana wizja Boga, a nie wizja nas samych. To Kościół, w którym powinniśmy codziennie ubierać nowe szaty, w którym powinniśmy się ciągle na nowo reformować i spotykać po to, aby ciągle, nieustająco naprawiać. Kochani, czy jesteśmy dziś w stanie to robić? My, dumni ludzie, my ludzie, którzy żyjemy w zupełnie innych czasach niż żył Luter, jeszcze w innych czasach niż żyli bohaterowie chociażby naszej dzisiejszej przypowieści. Opływamy w dostatek, niczego nam raczej nie brakuje. A jednak często nie jesteśmy w stanie przełamać się po to, aby przyjść do tego, który jest miłosierny. Nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć słów: Panie, zgrzeszyłem, odszedłem od Ciebie, proszę oczyść mnie, proszę przytul mnie do swojego serca, bo chcę na nowo poczuć się Twoim dzieckiem. Chcę na nowo poczuć to bezpieczeństwo, siłę, którą Ty mi dajesz i którą Ty mi ofiarujesz. Kościół Reformacji to Kościół, który został ubrany w nową, odświętną, weselną szatę. Czy po 506 latach od tego momentu ta szata nie zabrudziła się? Czy nie jest może już cała połatana? Czy nie jest w swym wyglądzie przypominająca coś archaicznego? Czy gdzieś przypadkiem, po tym, jak wróciliśmy i rzuciliśmy się w ramiona naszego Ojca, a On nas ze swoją miłością przyjął,
nie zapomnieliśmy znowu o tym, co było dla nas wtedy najważniejsze, najlepsze i najpiękniejsze. Nie zapomnieliśmy o tym, jak On nas ugościł, jak wyprawił dla nas weselną ucztę, a my dziś tą ucztą tak często pogardzamy, bo spowszedniała nam, bo stała się naszym codziennym chlebem, bo może dzisiaj chcemy zakosztować czego innego, a nie jeść z tego stołu, który Jezus przed nami rozstawił, zastawił i do którego nas zaprosił. Droga siostro, bracie, chcę Cię dziś zapytać, jak wygląda Twoje życie i jak wyglądają Twoje odwiedziny w domu Ojca? Jak często tam jesteś? Jesteś tylko gościem, czy jesteś domownikiem? Czy za każdym razem zakładasz odświętne szaty i cieszysz się i radujesz z tego spotkania? Czy też jesteś dumny i pyszny i przychodzisz tylko, aby się pokazać, że jesteś, owszem, ale tak naprawdę siedzisz tylko obok, a nie przeżywasz to, co dzieje się we wnętrzu tego Kościoła. Święto Reformacji to święto, w którym musimy my jako ewangelicy zapytać o naszą tożsamość. Co dziś daje nam to, że jesteśmy ewangelikami? Czy to cokolwiek zmienia? Czy to cokolwiek w jakiś sposób oddziaływuje na ten świat, w którym Ty żyjesz? Zadaj sobie dziś te pytania, postaw sobie je i zastanów się, jak dalej postępować. Niech Pan Bóg Cię strzeże, niech Pan Bóg będzie z Tobą. Zapraszam Cię do domu Twojego Ojca, który ma dla Ciebie dziś odświętną, w święto reformacji, szatę przygotowaną. Zagość u Niego, ciesz się Jego społecznością. Z Bogiem.